Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem dzisiaj. Ja w ogóle muszę wam się przyznać, że nagrywam dosyć późnym wieczorem to, więc mogę być delikatnie zestresowana, ale się przestraszyłam. Witam, zapomniałam, że muszę bić w inny sposób, a mamy mało HP. Jezu, ale się przestraszyłam tej kraty. Boże, dlaczego tak? To się stało za szybko, powiem wam. Jeszcze jakiś szkielet mi tutaj wylezie skądś. Uff, to było naprawdę bardzo stresujące, trzeba przyznać. Natomiast chyba nic już mnie tutaj raczej nie zaskoczy. Chyba, że ty na przykład. Cześć. Ale się wcześniej wystraszyłam, to teraz bije mi serducho. Sprawdźmy telekinezą, czy czegoś tutaj nie ma. Na przykład jakiegoś napoju właśnie, czy coś takiego. Zanim przybierzemy do... O, wściekła stal się znajduje tutaj w środku. Ale może byśmy w ogóle... zniknęli to wszystko. Wściekła stal. Świetnie. Wiecie, przeszukamy najpierw to miejsce, zanim zabierzemy się za jakiekolwiek próbowanie się stąd wydostać, czy coś takiego. Nie do końca wiem, po co tutaj przyszliśmy. Natomiast pewnie za chwilę się dowiemy. Musimy wykombinować jakąś dobrą kombinację, jakby to nie było oczywiste. To co, może zaczniemy od środka. Z drugiej strony, tak? Tak. No, środek okazał się zgubny. Pojawił nam się demon. Natomiast jest on na pewno jakoś niewymagający. Chociaż wiecie co, wyleczyłabym się tak dla pewności. W ogóle dowiedziałam się ostatnio, ale to chyba w Mrocznych Tajemnicach nie działa. Że ogólnie w podstawowym Gothicu 1, żeby się nauczyć broni dwuręcznej, to trzeba najpierw umieć jednoręczną na mistrza. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Dobra, spróbujmy z tym. Okej, kolejny demon nam się pojawił, czyli to też nie ten przycisk. Cześć, panie demonie. Nie wiem, na ile jesteś w stanie zrobić mi krzywdę, więc może nie będę próbować. Natomiast nie myślcie sobie, że specjalnie dochodzę do tego, że robię skuchy. Po prostu nie pamiętam. O, witam. Nie pamiętam, który przycisk sprawiał, że... no... Niewierny w domu pana! Bądź przeklęty! Sam bądź przeklęty, pajacu. Dobra, byle jak najszybciej go wyklepać oczywiście. 8000 expa. Warak, Kasorg, Ostrze Światła i Szabanak. Fajną miał broń, naprawdę zajebistą, świetnie. I myślę, że dzięki temu uda nam się wydostać, jeżeli w tym oto miejscu sobie wbijemy miecz. Ale nie wiem, może się mylę, przepraszam. Ach, tutaj. Oczywiście, wydostajemy się z kolejnego miejsca, świetnie. No to mamy teraz do zwiedzenia jeszcze parę nowych miejsc, oczywiście, bo będziemy teraz się zajmować całą tą świątynią. Miejmy nadzieję, że uda nam się ją przejść bez jakichś problemów. Przydałaby się jakaś pochodnia. O, proszę bardzo. Mamy ich aż nadto. Nie wiem, gdzie teraz powinniśmy się za bardzo udać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Opiekun świątyni. Skoro on tutaj wpadł, to znaczy, że tędy przyszłam jak najbardziej. I teraz chyba możemy odbić też w tę stronę. Aha, ja też stąd przyszłam chyba. Dobra, a spróbujmy przejść się tutaj. Kurde, powiem wam, że naprawdę świątynia Świecącego jest dosyć creepy obiektem. A czy ja właśnie stąd nie przylazłam przypadkiem? Tak mi to wygląda, że wlazłam... Tak, wlazłam właśnie tą kratą. Także może najpierw jednak przejdziemy się w tamtą stronę? Nie wiem.
sumie mamy dwóch strażników, dwóch szamanów. Wiemy, że jest ich pięciu, że było ich pięciu. Czyli to oznacza, że zostało nam jeszcze trzech do pokonania. I teraz do każdego z nich przydałoby się jakoś dostać oczywiście. Dobra, możemy chyba zgasić już pochodnie. Tak sobie myślę. Gdzie byliśmy, a gdzie nie byliśmy? Tam na dole już byłam. Całe obadaliśmy dół. Tutaj byliśmy, w tym miejscu. To był pierwszy strażnik, do którego się dostaliśmy. Czyli jedno miejsce. Drugie było na dole. No to teraz zostało nam albo iść na wprost. A tutaj? Tutaj byłam? Szczerze? Nie wiem. Tak, byliśmy. Tutaj się sufit zapadał. Czyli to było chyba pierwsze z miejsc. Nie wiem, najwyżej potem będziemy szukać jakiegoś jednego strażnika. Ja mam tak zawsze w zwyczaju, że się tak gubię, że po prostu potem i tak muszę szukać jednego z nich. Tutaj nie byliśmy chyba. Albo byliśmy? Nie no, byłam tutaj. Gorzej, że tu wlazłam i nie wiem, czy ja teraz stąd wyjdę. Wyjdę za pomocą tego, oczywiście. Dobra, czyli tutaj byliśmy. To co było tam wcześniej? To było takie zwykłe wejście po prostu? Tam nie było żadnego ze strażników? Kurde, zawsze mi się kićka ta cała świątynia. Tutaj nie było strażnika w takim razie. Nie, tutaj otwieraliśmy sobie dalej przejście. Dobra, czyli mamy dwóch. Jeden był w podziemiu, jeden był tam, gdzie weszłam też przed chwilą. Czyli tutaj, po lewej stronie. Czyli nie pozostaje nam nic innego, albo udać się do przodu. Nie, moment. A tutaj na boku byłam. Czy nie? Tak, no tutaj się zapadał nam sufit. Ile ja tych szamanów, kurna, zabiłam, bo ja już straciłam rachubę, wiecie? Ile ja mam tych kosturów ich? Zabiliśmy trzech czy dwóch? Dobre, kurde, pytanie. Szabanak miał na pewno jeden. Ale to chyba mi nic nie da za bardzo. Mnie bardziej interesują te noże do przebijania, ile ich było. Natomiast nie wiem, gdzie je mogę znaleźć. Te noże, no. Te jakieś tam sztylety rytualne, tak? Rozcinać światów i ostrze światła, czyli mamy tylko dwa chwilowo. To co, tylko dwóch strażników zabiłam? Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że było ich dwóch w ostatnim odcinku. Kurde, pamięć to jednak czasami zawodzi, wiecie? Nie wiem, jeżeli niczego nie znajdę, no to wiadomo, pójdziemy prosto przed siebie. I zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś znaleźć. Wybaczcie, że tak przedłużam, ale ja po prostu zawsze się gubię w tym miejscu. Dobra, mamy tylko dwa. Czyli co? Udajmy się na wprost. A jeżeli nie na wprost, to gdzie? To oczywiście tam na górę. Ale jeszcze dla pewności się tutaj... Okej, tu jest kapliczka. Byłam tutaj przed chwilą też. Dobra. Udajmy się w takim razie na górę. Chociaż kurna, tak mi to nie pasuje, bo tu jest kapliczka, tam jest kapliczka. No tutaj też przecież była kapliczka, to jest druga i w trzeciej wróciliśmy przed chwilą z trzeciej. A nie, bo tutaj był po prostu ten taki głupi ten dziad, dobra. Okej, dobra, zgadzam się, już wszystko, były tylko dwie kapliczki, w porządku. Czyli co, jedyna droga, która nam została, wjedzie tutaj na górę. Mam rozumieć, ja bardzo nie lubię skakać po tych kwadratach. No właśnie. Może byśmy tak... Tędy. Um.
Kurna, no naprawdę, skakanie po tym to jest jakieś badziewie. Mhm, jasne. No spadaj więcej, bezimienny bohaterze. Okej, widzę kolejnego jakiegoś strażnika. On raczej na mnie pokrzyczy na chwilę. Chodź. Super. Kruszka Rok, witam cię serdecznie. I co, i tutaj nie wejdę? Cholera jasna. Wejdę, jasne, że wejdę. Przełącznik jest. Aha, to wygląda jak kolejne miejsce, gdzie możemy coś zrobić ze sobą. Jest kolejny przełącznik. O, no znowu się wystraszyłam, cholera. Możesz iść szybciej. Śmiertelny. Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Te teksty są po prostu bezimiennego przepiękne. Warak, Uch, Nilgt miał ostrze czasu i szabanak. No dobrze. Jak wejdę tutaj, to się oczywiście za mną zamknie. Świetnie. Tam na dół możemy zejść. Z tego, co mi się kojarzy. Tylko, że tam są kolce. Jeżeli ktoś z was zauważył. Gorzej, że stąd się chyba nie da wyjść jakoś bardzo. Ja nie wiem, czy ja w ogóle musiałam tutaj wchodzić, wiecie? Bo on w sumie sam do mnie wylazł, tak że w sumie nie musieliśmy nawet tutaj przychodzić do środka. Natomiast jestem przyzwyczajona, że się tutaj jednak wchodzi. Tam na dole jest gniewna stal. A tutaj jakiś... Właśnie, mamy przełącznik. I otworzyliśmy sobie chyba dzięki temu kratę? Nie. Tak. Tak, otworzyliśmy kratę i uruchomiliśmy przy okazji kolce. No, powiedziałam, że niedobrze jest. Okej, nie zabiło mnie. W środku mamy też gniewną stal, oczywiście z kolejną już w życiu. Czy ja ten sarkofag mogę otworzyć? Wydaje mi się, że nie mogę. Chociaż wygląda jakbym mogła. To wygląda jakby... Właśnie. Pewnie ta pułapka teraz jakimś prawem działa. Albo i nie. No dobrze. Ale jak widzieliście, ja tak naprawdę nie musiałam w ogóle tutaj wchodzić w to miejsce. Tutaj też się otworzyło, nie musimy nic klikać. Super. Czyli trzeci strażnik załatwiony. I tak, tutaj byliśmy przed chwilą oczywiście. Tu weszłam i tu mamy właśnie kolejne przejście i kolejnych strażników. Dzień dobry. Masz baga jakiegoś mózgu czy coś? Oła, dobra, dałam się trafić przez przypadek. Nie przejmujemy się. To raczej nie będzie nic trudnego. Cześć. Witam. Twoja broń mi gdzieś tam zleciała na dół. Okej, mamy tutaj jakąś komnatę. Wygląda to co najmniej dziwnie. Natomiast, cóż, schodzimy na dół. Czy tutaj mnie coś zaatakuje w tym miejscu? Nie wydaje mi się, natomiast tam mogę przejść. Tu jest pozamykane. Tutaj są jakieś dziwne też rzeczy. A jak się przebiegnę tutaj, to gdzieś dojdę tym tunelem? Dojdę do pełzacza świątynnego. Cześć. I widzę w ogóle, że tutaj też jest otwarte. Sporo tych rzeczy z tego pełzacza. Fajnie. A, dobra, mamy skrót. Teraz nam się chyba otworzyło dopiero, bo wcześniej chyba było zamknięte. A nawet jeżeli nie, to też mogliśmy się najpierw tutaj udać. Natomiast teraz nam to w sumie niepotrzebne za bardzo. Bardziej interesuje nas to miejsce.
Na wszelki wypadek najpierw może zacznijmy od telekinezy. Tutaj chyba jest unieruchomiona chwilowo pułapka. Tak, na razie nie ma tutaj niczego. A przynajmniej pułapka na razie nie działa. To będziemy potrzebowali zrobić. Jasne. Sporo jeszcze pełzaczy, więc zacznijmy może od nich. Tam jest oczywiście opętany strażnik świątynny, który chwilowo mnie nie atakuje. Chodź do mnie, bo wolę, żebyś przyszedł po prostu sam z siebie. Widzę, że masz baga mózgu. A, ten strażnik świątynny uznał, że będzie mi pomagał, tak? Okej. Ale ja wolę jednak... Schowaj broń. Ja wolę najpierw pełzacz... No kurna, musiałeś? Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze stwórcą! Okej, okay, no to Gorna Bob... Ała, Bobik... Bobik, Bobik, daj mi spokój. Bobik, ty jesteś jakimś dziwolągiem. Trochę mnie poklepał, ale zksuł mi też expa. Porwana kartka znalazłam przy nim, to. Miecz nadzorcy. Dobra, najpierw to się wyleczę może, żeby nie biegać bez życia. I porwaną kartkę przeczytajmy sobie. Przepisy na mikstury? Nie. Porwana kartka. Stronica wydarta z pamiętnika? To nie to. Przesłanie pana Kogito. O, część druga. Dobrze, możemy sobie poczytać oczywiście. Znany wierszyk, przynajmniej dla mnie. Ogólnie historia i tak dalej. Spoko. Czy ja zebrałam? Nie zebrałam z tych pełzaczy. Dobra, czyli mniej więcej wiemy, że coś należy w tym miejscu zrobić. Polecamy sobie oczywiście wyjąć kuszę i spróbować pokombinować. Jeszcze bym wyjęła na chwilę telekinezę, żeby zobaczyć, czy niczego tutaj na pewno w tym miejscu nie ma. Tam możemy się dostać i byłoby to wręcz wskazane. Natomiast najpierw musimy podziałać w tym miejscu. I kuszę bym sobie wyciągła. Tutaj gdzieś powinien być przełącznik. Jest. To najlepiej będzie, jeżeli się zapiszemy. I wejdziemy tutaj. Napój, zwój, napój. Mieściwa stal kolejna. Coś jeszcze? Chyba nie. I najlepiej będzie, jeżeli się stąd nie będziemy ruszać jednak. Gorzej. Ach, jesteś tutaj. No, najlepiej jest się jednak schować. Dokładnie. I mamy to, co chcieliśmy mieć. Dosyć skomplikowane, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi. Ja pamiętam, że za pierwszym razem jak grałam, a grałam w sumie niedawno, bo parę lat temu, ze względu na to, że po prostu no... W momencie, gdy wyszedł Gothic, to ja się w ogóle urodziłam, także w sensie w tym samym roku, także na premierę to na pewno w gierkę nie grałam. Natomiast, no, wiecie co, odpalimy sobie pochodnie, bo tam jest dosyć ciemno w miejscu, gdzie chcę się dostać. A tam będziemy mieli rozwiązanie zagadki prawdopodobnie, więc pochodnia by się przydała. Wydaje mi się, że już nam kolce nie zrobią raczej krzywdy. Ale warto nie ryzykować. I sprawdźmy to miejsce. Strzelimy sobie przede wszystkim. Mamy otwarte obie bramy? Czy jedną?
No, można powiedzieć, że obie. I teraz wejdziemy sobie tutaj. Tak, i tutaj wypadałoby stąd jak najszybciej spadać. Bo inaczej by nas zamkło to w środku. Dobra, to co, wejdziemy tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś przeciwników, więc lepiej będzie sobie wyciągnąć broń. I tak, i wydaje mi się, że tutaj nie mamy akurat żadnej podpowiedzi, w jakiej kolejności powinniśmy wciskać te przyciski. Przynajmniej ja nie kojarzę. Mamy czerwony, niebieski i żółty. I nie wydaje mi się, żeby gdzieś tutaj było rozwiązanie tego podane na tacy. Tutaj mamy wszędzie podpowiedzi o tym, żebyśmy strzelali do takich punktów. Jest to dosyć przydatna informacja. Zastanawiam się, czy gdzieś tutaj naprawdę nie było rozwiązania. Ale coś mi świta, że nie było. Chociaż... może było, a ja przeoczyłam. Tutaj mamy informację, żeby strzelać. Tutaj niczego nie ma, to się nam zasunęło. Tutaj mamy znowu przycisk, już nie chcemy go używać. Być może za tym kryła się odpowiedź, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Więc będziemy to robić na pałę. Tak zwaną. Czyli, no wiadomo, metodą prób i błędów. Spróbujmy może od niebieskiego. Pojawił się nam demon chyba. Tak, jak najbardziej. Przestraszyłam się go znowuż. Ale przynajmniej wiemy, że niebieski to nie jest odpowiedni kolor. No to może od żółtego. Nie, żółty to też nie jest pierwszy kolor, którym powinniśmy się zająć. Demon gdzieś na mojej twarzy? Halo? Czy jednak nie? Żółty to był początek? Otworzyło się coś, czy nic się nie otworzyło? Nie no, nie otworzyło się. Żółty, to może też czerwony spróbujemy. Nic się nie stało. I niebieski. Wiecie co, nie do końca wiem, co się dzieje i wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie. Jest godzina 22:21 u mnie. Ja chyba zrobiłam F5 przed całą tą akcją, nie? Nie, zrobiłam ją po demonie. Dobra, to wiecie co, to jeszcze raz zrobimy czerwony. Teraz może zrobimy żółty. Tak, klikło i niebieski. I powinno nam się otworzyć. Wydawało mi się, czy tamta brama... Nie, ona się nie zaczyna otwierać. Mamy to. Udało nam się otworzyć. Świetnie. No to w takim razie wchodzimy w głąb. Wow. Trochę nam dzisiaj schodzi na tych zagadkach w tej świątyni, ale to jest kwestia tego, że ja po prostu gówno pamiętam. Tak w sumie, tak szczerze mówiąc, bardzo mało pamiętam. Wczytajmy się, żebyśmy mieli szybsze trochę bieganie jednak. I spróbujmy coś tutaj. Hello, my friend. Nie zauważyłam cię. Widzę, że twoi koledzy mają ze sobą jednak jakiś problem. O, was jest tutaj więcej. Witam. Dobra, bo za mną jest gościu. A nie, to ty. Błagam cię, stary. Ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale sytuacja zaczęła nam się teraz zagęszczać. W sensie jest tutaj więcej przeciwników w jednym miejscu. Jest to, nie powiem, dosyć ciekawe. Mamy na dole pełzacza. W ogóle na dół możemy zejść i
W sumie udanie się w tamtą stronę nie byłoby głupie, ale my sobie jeszcze przejdziemy tędy. Cześć, kolego. Halo? To brzmiało, jakby ktoś inny jeszcze wyciągał na mnie broń, natomiast przez chwilę było tak, jakby jednak tego nie robił. W ogóle fajnie, że ci strażnicy są pobagowani. Tam jest kolejny gościu Korkaloma. To może najpierw się nim jednak zajmę. Cześć. Panie fanatyczny strażniku. Okej, tutaj mamy dalszą drogę, więc wolałabym tutaj na razie nie iść jednak. Przynajmniej tak mi się kojarzy, że tutaj jest dalsza droga. Albo droga do strażnika. Właśnie, kurde, zawsze mam z tym problem i nigdy nie pamiętam dokładnie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Wiecie co, fajnie jest tak, jak się tak wymiata w tej grze, nie? W sensie... W Rocznych Tajemnicach tego nie uświadczymy, ale tutaj... Tutaj się da. Znaczy, Boże, w Rocznych Tajemnicach. No gramy w Mroczne Tajemnice, do cholery. Dzień dobry. Chodziło mi bardziej o to, że nie uświadczymy tego, wiecie, w takim zwykłym Gothiku 1. Dobra. Nie wiem, czy ja naprawdę dobrze teraz poszłam, wiecie, bo... Tutaj naprawdę idzie się zgubić. W sumie to chyba dobrze poszłam. Tak, dobrze idziemy. Dawaj. Idziemy dobrze, bo tutaj będzie strażnik po tej stronie. Więc na pewno dobrze idziemy. Bo tam dalej jest droga dalsza. A oczywiście zależy nam na tym, żebyśmy nie ominęli żadnego strażnika po drodze. Okej, dwa demony. Nie wiem, jak sobie poradzę z obydwoma. Ała. Wiecie co, zapiszę się na wszelki wypadek, żeby mnie nie uderzył czy coś. No. Ała, no. Ej, no halo. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz to mi w sumie nie zadał obrażeń, a wcześniej dostałam chyba za ponad pół życia. Trochę dziwne to. Ale może ja się nie będę jednak czepiać o to. Mam nadzieję, że uda nam się w ogóle dzisiaj skończyć całą tę świątynię. Ale w sumie też nie mogę od siebie wymagać zbyt wiele, nie? Tak, na razie się oczywiście nic nie stało. Ale już za niedługo powinno się stać. Dobrze też, że mamy pierścień prędkości, bo dużo szybciej się tutaj można poruszać. Dzięki temu. Dzień dobry, znowu dwa demony. Widzę, że jak jednego zabiję, to drugi ma ze sobą jakieś problemy. Ała, no jakim prawem dostałam? Zrobiłam unik. No przynajmniej się starałam. Dobra, kolejny przycisk za nami. I tutaj jeszcze powinniśmy mieć chyba jeden? Czy ja już okrążyłam całe to miejsce? Chyba nie. Chyba jeszcze nie okrążyłam. W ogóle pamiętam, że chyba w tej lawie to była jakaś znajdźka? Nie, wydaje mi się tylko. Tutaj jeszcze powinno być jedno miejsce. Tak, jak najbardziej. Tutaj jest chyba tylko jeden demon jakimś cudem. Tak, jest tylko jeden. W ogóle w tamtych miejscach mogło coś być, ale ja oczywiście postanowiłam tego nie zbierać, bo po co? No dobra, spróbujemy z przełącznikiem. To już trzeci. Udało nam się coś otworzyć. Wysunął nam się chyba most. Czy nie? Tak, jak najbardziej, wysunął nam się most. To świetnie. W takim razie teraz możemy iść po kolejny nóż, ten taki rytualny, który będzie nam potrzebny, żeby wyeliminować śniącego. Niestety będziemy musieli iść naokoło, bo gra jest tak denerwująca, że po prostu nas nie puści standardową drogą, tylko wiecie, most otworzył się po drugiej stronie, a ty zapierdzielaj, graczu, kolejne kółko z powrotem.
z czego potem i tak musimy okrążyć ten obieg na środku, żeby wejść bocznym wejściem. Bo z przodu się nie wejdzie, że tak powiem. Czy ja dobrze biegnę? Chyba tak. Mam taką nadzieję przynajmniej, że nie lamię teraz. Nie, dobrze. Mamy most. Świetnie. To bardzo pocieszające i pokrzepiające moje serduszko. Fajnie. Dzień dobry, panie moście. I tak jak mówię, my od frontu nie wejdziemy. Tam jest szaman, ale są też kolce. I te kolce wystarczająco mogą nam utrudnić życie. Więc my wejdziemy sobie tędy. Dzień dobry. I witam. Ała, no halo, a cutscenka to gdzie? Dobra, ja chyba muszę... Mamy rzut na jakiś miecz, na jakąś broń. Nie wiem, czy ja dam radę. Nie rozumiem, dlaczego chłop mnie od razu leje. Powinien ze mną podyskutować. No ale dobra, mamy od niego to, co powinniśmy mieć. Mam nadzieję, że gra mi się nie zbaguje. Wiecie co, to zapisze się może na nowym jakimś save'ie. Pozbierajmy najpierw rzeczy wokół, zanim stąd w ogóle będziemy wychodzić i... No i mamy ten miecz dziwny do zebrania, prawda? Dobra, zrobiłam stały zapis. Prawdziwy miecz. I spadamy. Z tego co pamiętam, tutaj powinny się pojawić kolce. Ale jakimś cudem na mnie nie spadły. Może dlatego, że wzięłam miecz od boku. Przedziwny miecz. Przepiękny miecz. Ostrze zdobią prastare runy. Może Xardasowi uda się je odczytać. Póki co jeszcze lepiej go nie używać. Tak, jak najbardziej. Nie będziemy go na razie używać. Dobra, zapisujemy się i chyba biegnę w tą stronę. Wychodzimy stąd. Idziemy w stronę ostatniego ze strażników. Ostatniego z szamanów pradawnych. Tam, jak widzicie, jest jakieś zejście do jakiegoś leża pełzaczy i też tam za chwilę wejdziemy, tylko że mi się gdzieś nie spierdzieliła. Przepraszam bardzo. A raczej proszę o to, żebym tego nie zrobiła. Powinniśmy dać radę tam zejść ścieżką, którą jeszcze nie poszłam, ponieważ nie było nam po drodze. Tylko przepraszam, Gro, czy ty możesz mi nie lagować tak ekranu, bo umrę. Tak, tutaj mamy to zejście, prawdopodobnie, chyba się nie mylę. Tutaj będzie parę pełzaczy, z tego co ja pamiętam. Natomiast opłacałoby się jakąś pochodnię rozpalić, bo kompletnie niczego tutaj nie widać. Ja nie wiem, czy ja teraz dobrze idę. Mam przynajmniej taką nadzieję, no widzę jakiegoś pełzacza, więc chyba idziemy dobrze. Dzień dobry. Mi się wydaje, że one nie potrafią pluć, ale nie chcę, wiecie, zapeszać. Nie próbuj nawet. One się tak na mnie patrzą, jakby tak tylko po prostu, wiecie, takie, zaraz napluję na ciebie. Pięść barbarzyńcy. Mamy tutaj jakąś broń, napój. Jajo pełzacza. Kolejne jajo pełzacza. Świątynny pełzacz. Wiecie co, tą pochodnię bym podniosła, którą tutaj opuściłam. I pozbierajmy resztę rzeczy, które możemy tutaj znaleźć, bo wydaje mi się, że jeszcze coś jest, co można podnieść. Jeszcze jakieś może jajko na przykład, coś? Chyba niezbyt. Oczywiście do lawy to nie chcemy wchodzić. Jeszcze się tylko upewnię na szybko. Nic kompletnie nie ma tutaj dla nas. Jeżeli chodzi o tą broń, którą zdobyliśmy, to mamy... O, w ogóle. Mam starszy dobór potęgi. Pożoga, ostrze zmierzchu, pięść trola, pięść barbarzyńcy. Tak, jak najbardziej. Ogólnie to pięść barbarzyńcy byłaby dla nas aktualnie super bronią, gdybyśmy grali pod broń dwuręczną i gralibyśmy w podstawowego Gothica 1, bo mamy już lepszą broń od niej, czyli prawdopodobnie z tego co kojarzę, to jest pięść trola. Ona normalnie jest później dla nas dostępna, a nie od razu. Mamy też tutaj jakiś dziennik, zaraz go sobie oczywiście przeczytamy. I jakiś kufer. Jak najbardziej. Pochodnia, bełty, wyciąg magicznej energii, amulet oczyszczenia, uzdrowienie i sporo bryłek.
Trochę taka lipna ta skrzynia. Natomiast dziennik może być na pewno jakimś takim przydatnym odkryciem, jak my stoimy w ogóle z czasem. No jeszcze mamy trochę czasu, może uda nam się ostatniego szamana znaleźć. Ale najpierw chciałabym ten dziennik przeczytać. Nie zwróciłam uwagi, jaką miał okładkę. Pamiętnik to nie. Tajniki magii. Dar od bogów. Droga siedmiu kroków. Kręgi. Ten dziennik. Czy ja do niego kiedyś dotrę? Almanach. Zbiór myśli nieprzemyślanych. To nie to. Mam cię. 27 tag, czyli dzień. Zatraciłem już poczucie czasu. Zdaje się, że minęły co najmniej 23 dni od chwili, gdy zostaliśmy schwytani przez orków i zmuszani do pracy. Te podłe istoty nie znają litości, słabości. Słabsi z nas po prostu padają na ziemię i już się nie podnoszą. Ucieknę stąd, nieważne jak. 28 tag, czyli dzień. Kazali nam kopać jeszcze dalej w głąb góry. Przednia część jest już gigantyczna. Ciekawe, czemu to wszystko ma służyć. Dzień 67. Podobno ci orkowi kapłani nie mają serc. Jeśli to prawda, jakim cudem nadal się poruszają? Widziałem miecz, którego tak bardzo się boją. Gdyby udało mi się go zdobyć, już ja bym im pokazał. Dzień 78. Miecz spoczywa w przedniej komorze świątyni, ale bezustannie strzeże go jeden z kapłanów. Zamierzam stąd uciec. Zostawię tu mój pamiętnik. Może komuś się jeszcze przyda. Tak, no my już ten miecz znaleźliśmy. To jest właśnie ten dziwny miecz. Czy ja to mogę podnieść? Nie, to jest rozwalona jakaś waza. My już właśnie znaleźliśmy ten miecz. I właśnie widzieliśmy, że pilnuje go jeden z kapłanów. I prawdopodobnie właśnie ci niewolnicy, którzy tutaj byli, to oni te świątynie zbudowali właśnie dla orków. Oni pewnie o to poprosili. Tutaj możemy sobie jeszcze oczyścić teren z tych pełzaczy. Bo w sumie, wiecie, expik i takie rzeczy. Nie pluj tylko na mnie. One się tak na mnie patrzą, tak fuj. Naprawdę mi się aż żygać chce od tego. Witam pana pełzacza. Widziałam, że się myłeś, natomiast muszę ci przeszkodzić. Czy tutaj jeszcze coś znajdziemy w tej odnodze? W sumie nie wydaje mi się. Ale warto sprawdzić. Aha. Wyszłam sobie tędy. No to ja bym się wolała wrócić. W sensie, ta droga też jest dobra. Nie mówię, że nie, bo jesteśmy w miejscu, w którym w sumie być powinniśmy. Ale wolałabym iść tą taką standardową drogą. Chłopie, przestraszyłam się. Co jest z tobą nie tak? Ała, no kurwa. No, halo. Ej, przestraszyłam się. Skąd ten fanatyczny strażnik się tu niby wziął? Jezu, ale zawał miałam po prostu. Kryształ rezurekcji? Dziękuję. Niech będzie. Będzie szybciej. Ale skąd on się tu zrespił mi nagle na ryju? Ja nie wiem, masakra. Tędy sobie wejdę? Nie wejdę. Ale tędy wejdę. Tak. I teraz sprawdźmy, jak nas prowadzi ta droga. Oczywiście powinniśmy się udać... Aha, no tak. Ja tam przelazłam. To wiecie co? W sumie ja się niepotrzebnie wróciłam. Możemy iść jednak tędy. Będzie trochę szybciej. Może niekoniecznie jakoś ostrożniej czy coś, ale na pewno szybciej. Bo wystarczy troszeczkę teraz poskakać i będziemy w sumie na miejscu, gdzie być powinniśmy, halo. A nie, wiecie, gdzieś tam w dupie. Że tak powiem. Dobra, tutaj chyba jest też tych fanatycznych strażników trochę, więc musimy uważać. Natomiast nie jest ich aż tak dużo. Tak, oni będą tam stali przy wejściu. Tam jest na razie pozamykane, więc naszym zadaniem jest odtorować sobie przejście. No, wydaje mi się, że możemy sobie zjechać na dół. Tak. Mamy poziomkę. Tutaj możemy się dostać.
Witam serdecznie. Tak. Chwilowo zajmijmy się tym miejscem. Tutaj się nam zamknie kratka i pojawią się pełzacze. Natomiast nie przejmujmy się tym, damy sobie radę. No dawaj. Tak, mamy też demony porespione i dzięki temu pootwieraliśmy sobie też właśnie przejścia. Więc nie przejmujcie się tym, że jest dosyć niebezpiecznie, tłoczno, gwarno, po prostu tak musi być. I dzięki temu dostaniemy się po prostu dalej. Jak najbardziej. Natomiast nie wiem, czy nie zrobimy tego już w kolejnym odcinku przypadkiem. Tak, tutaj też właśnie sobie otworzyliśmy taki ala składzik. I właśnie przywołaliśmy sobie pełzaczątka. Widzę, że wy nagle zrobiłyście się jakieś takie dziwnie żwawe. Nawet na mnie nie pluj, bo jak ja cię opluję, nie waż się. Wiecie, one powinny normalnie mnie zapluć na śmierć, że tak to się wyrażę. Ale nie robią tego, bo są po prostu jakieś pobagowane. Zresztą, sami zobaczcie, one mają sieci. No właśnie, mają sieci. A skoro mają, no to kurna, powinno to działać, a tutaj nie działa. Dobra, wychodzimy stąd. I przyzwijmy sobie windę na górę. No, czekam. Ale może bym chciała wejść jednak na tę windę. Wydaje mi się, że... właśnie, nie muszę klikać za bardzo, bo ona sama powinna mnie zabrać na górę. Dokładnie. Niepotrzebnie chciałam w nią klikać. Teraz tak, jak my stoimy z czasem? No, w sumie moglibyśmy już na dzisiaj zakończyć, ale z drugiej strony... Sami wiecie, że odcinki z MT są dosyć dłuższymi odcinkami i uważam, że tak powinno zostać. Nie wiem, czy ja tędy dolecę sobie, wiecie. Aha, już widziałam, że nie dolecę. Tylko widzę, że się lawa zbagowała, bo powinnam umrzeć. Nagle wszystko... O Boże, co ja... Halo, co ja robię w ogóle? Wiecie co? Może bez przesady jednak. Przejdźmy może jednak normalną drogą, taką jakąś... logiczną. Taką normalną po prostu. Wy sami z siebie do mnie chyba zejść nie, to nie zejdziecie. Natomiast... my zaraz do nich się sami dostaniemy. Cześć, śmieciu. Najbardziej nie lubię tych strażników właśnie Korkaloma, no nie? Tych fanatycznych. Oni mnie tak doprowadzają do takiej jakiejś nerwicy, że jak ja tylko ich widzę, to już mi się żygać chce po prostu. Wszystko inne mogę bić. Orków, nie wiem co jeszcze. Ale tego nie ma opcji. Ciebie mogę bić na przykład. Nie przeszkadzasz mi. Ani trochę. Wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że jest z nim. No dobrze. Tą broń mu zostawię może. Wejdziemy sobie tutaj. W tym miejscu chyba... miałam powiedzieć, że nic nie ma. Jednak coś jest. Siódemeczka. Jeszcze jest napój. I to widzę, że nie jeden. Po prostu lewitują mi te napoje w powietrzu. Jeszcze jeden. Poważnie. Skończyliście? Chyba tak. No, prawie. Jeszcze jeden tutaj. Sprawdźmy przy okazji, czy to nie są jakieś stałe napoje. No, jak najbardziej. Plus 30 do życia to jest naprawdę dużo. No i do siły plus 7. Nie, plus 2. Tak, plus 7. Chciałabym chyba. No dobrze. To tak, F5 i lecimy z tymi strażnikami. Nie wiem, czy się uda pojedynczo. Specjalizujemy się już w zabijaniu nieumarłych. No tylko nie ty.
Dobij go, proszę cię. Super, udało się nam. I co? I myślę, że za niedługo będziemy kończyć ten materiał. Tylko jeszcze się tutaj rozejrzymy po okolicy. Kolejne napoje. Witam. I właśnie tutaj jest pięść trolla. Normalnie powinniśmy ją zdobyć w tym miejscu. Natomiast gra jest na tyle szczodra, jeżeli chodzi o mrożne tajemnice, że dostajemy ją dużo, dużo wcześniej. I w sumie to możemy ją znaleźć w wielu miejscach i jest tak naprawdę bezużyteczna. Kolejne do życia i do siły potki. To brzmi naprawdę fajnie. Teraz tak, my idziemy spróbować się z tymi demonami. Dzień dobry. Ała. No chodź. No jakim prawem dostałam, to nie wiem. Ale wiecie co? Bo ja chyba sobie budzika jeszcze nie wyłączyłam. I widzę, że nie. Natomiast wyłączę go, bo i tak powoli się zbliżamy do końca. Tutaj zaraz w dużym prawdopodobieństwie sobie zakończymy. Witam. Cieszy mnie to, że w ogóle nie zaprotestowałeś. Krzyk wojownika. Mieliśmy już chyba taką broń. Przynajmniej nazwa brzmi dosyć znajomo. Chociaż może to przez to, że miałam chyba 10 wyroków wojownika. Jak myślicie? Czy to tego kwestia? Być może. Dobra, wiecie co? To jeszcze podejdziemy sobie tutaj. No cholera jasna, chłopie. Jak ci przypierdzielę zaraz. No ale przepraszam. Zginę zaraz. Jak najbardziej. Dobrze, tylko że nie od razu. Chodź tu. No błagam cię. No i co, moi drodzy? Jesteśmy tak naprawdę w centrum świątyni. Praktycznie. Myślę, że to widać po tym... jakby to powiedzieć? Po tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Chciałam jeszcze jednego płotka się napić. Czy to jest do zręczności? No, tak. Myślałam, że to mikstura jakaś prędkości. I eliksir ducha mamy też jeszcze. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że to będzie odpowiednie miejsce na zakończenie tego odcinka. Jak się pewnie domyślacie, a szczególnie osoby, które znają tę serię, przed nami ostatni z kapłanów, ostatni z szamanów, który jest nieumarły, który ma przy sobie sztylet. Zajmiemy się nim w kolejnym odcinku. Dobrze też wiemy wszyscy, jak to się skończy, którzy znają tę serię. Innym nie będę spoilerować. Może coś pozmieniali twórcy tutaj Mrocznych Tajemnic. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mamy 25 punktów nauki. Nic mi to za bardzo nie pomaga, bo musimy mieć teraz 40, żeby się czegokolwiek nauczyć. Chyba. Albo 20? Chyba 20. Tak czy inaczej, no to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Widzę, że jesteśmy blisko też nowego poziomu, więc to na pewno jakieś tam pocieszające. Ale cóż, nie będę przedłużać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się już w kolejnym odcinku za tydzień o godzinie 16. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i lecę spać, bo jest późna godzina. Trzymajcie się i cześć!